Szanowne kolegium, przyszedł mi zaszczyt przedstawić sukces i osiągnięcie naszej pani redaktor Jadwigi Schlesinger. Oto jej piękne osiągnięcie, jej książka Jadwiga Schlesinger, Okruchy życia. Chcemy jej tutaj, jako członkowie kolegium redakcyjnego, serdecznie pogratulować tego sukcesu. Szczególnie gratulujemy również dlatego, że ta książka została wydana za jej emeryckie po prostu oszczędności. To się rzadko zdarza. Tym bardziej po prostu trzeba ją docenić. Książka została napisana na podstawie komentarzy, które pani Jadwiga Schlesinger już kilka lat pisze na naszej stronie internetowej Kreatywność Polskich Seniorów. Są to takie komentarze psychologiczne dotyczące różnych dziedzin naszego życia. Życzę pani Jadziu, gratulujemy sukcesu przede wszystkim od kolegium redakcyjnego. Życzę przede wszystkim dużo, dużo spotkań autorskich z czytelnikami, pięknej dyskusji i niech ta książka po prostu będzie naszym wspólnym osiągnięciem, a przede wszystkim pani. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego życzymy. Tak wygląda ta książka, napisana, także po prostu możemy tylko się cieszyć ze sukcesu pani Jadwigi Schlesinger i życzyć jej dużo zdrowia i dalszej aktywności literackiej. Przypuszczamy, że to nie jest ostatnia książka. Cieszymy się, bo to już jest druga książka w naszym kolegium. Pierwszą książkę napisała pani Marianna Świerczek, która się już rozeszła po całej Polsce. Już było szereg spotkań, to nawet w Łodzi, we Wrocławiu, o tym nie będziemy mówić. To pani redaktor Jadwigo Schlesinger, to panią również czeka. Wejście do Polski z tą książką. Dziękujemy bardzo, życzymy powodzenia. Autorka tej książki, no mogę krótko tylko powiedzieć, zaczynałam od paru zdań na naszej stronie, bardzo krótkie i dosadne. Z biegiem czasu zaczęłam pisać troszkę dłuższe komentarze na to, co się wydarzyło, gdzie brałam udział, a potem zaczęłam pisać już swoje myśli, swoje przemyślenia. One są dość takie osobiste i głębokie. Mam nadzieję, że się albo zgodzicie z moimi przekonaniami, albo weźmiecie je do serca, albo poprawicie swoje postępowanie w życiu, bo uważam, że te przestrogi z mojej strony nie pójdą chyba na marne. Ja może przeczytam tutaj pewien urywek z tej książki, z tych komentarzy, które pani Jadwiga Schlesinger pisała. Matka, wiecznie będziesz żyła, mamo, w mojej pamięci. Zawsze jesteś wśród nas i w sercach naszych. Zawsze mi mówiła, kochaj ludzi, którzy dobrze cię traktują. Możesz najwyżej współczuć tym, którzy tego nie potrafią. Zawsze mnie wspierała, inspirowała i wychowywała. Moim zdaniem, to pisze pani Jadwiga Schlesinger, największy problem ludzkości dnia dzisiejszego objawia się tym, że brak miłości, ale tej czystej, takiej, jakie obdarzały nas nasze mamy. Dziękujemy bardzo.